Dzisiaj taka typowa niedziela. Będzie obiad, będzie kurczok, będą zimioki. Mój kuzyn z żoną i z dziećmi wpadnie. Nie działa. Nie ja. Ale zanim to idziemy na spacer. Bo jest fajna pogoda, trzeba z tego skorzystać. Bio. Jaki zmarzuszek. Spójrz na siebie. Dzisiaj nareszcie będziemy wieszać domek dla ptaszków. Trochę karmy im damy. Ponownie śnieg spadł, więc znów jest większy sens, by to zrobić. Ale nie możemy za bardzo. Samą końcóweczkę tylko zostaje. Domek dla ptaków powieszony. Troszkę nisko jest. Możliwe, że go jeszcze później podwyższę, ale będziemy obserwowali póki co, jak on w tym momencie wygląda. Czy jakiś ptaszek tam może zamieszka? Zobaczymy. Ciekawe, co mnie to potrwa. Dzień, pięć czy miesiąc. Zobaczymy. Jak prawdziwa kobieta, powiem ci, nie? Ty dzisiaj od rana sobie go nie wiesz o tym. Kocham cię. Żart to są. Ale powiem ci, nie taka prawdziwa, nie taka typowa. Bo to nie jest zimiok, to jest batat. Więc nie jesteś jak taka typowa kobieta, co obiera zimioki w chałupie, bo masz bataty. A jo, jak to na chłopa przystało, zajmuję się mięsem, które mam tutaj w zlewie. Lekko je obmywam. Marynata, która będzie się topiła tam jakiś czas, wyjątkowo tym razem niedługo. I do piekarnika. No. Pierw zaczynam marynatę od przygotowania sobie czosnku. To jest dla mnie podstawa, jeśli chodzi o składnik w marynacie. Potem, że jasna, będziemy lecieli dalej. Pierw czosnek. I to całkiem sporo, ponieważ 5 ząbków. Sól i pieprz. To była, jakby co. Liść laurowy. Kilka listków. Zależy od tego, ile się ma mięsa. Mamy kilogram mięsa. Listków tak 6, 7. Zioła prowansalskie. Dobrze, dobrze. Tak sobie tutaj troszkę pik, pik, pik. Ziele angielskie. Najlepiej jest zmiażdżyć, ale nie chce mi się. Cytryna. Wrzątkiem opaszcie skórkę i róbcie tak jak ja. Jak już oparzyliście cytrynkę, to troszkę musicie pozyskać jej skórki. Do robienia kurczaka używam zawsze rzymskiego naczynia, po prostu glinianego. Czego kiedyś nie wiedziałem, pierw trzeba zamoczyć je w wodzie, by nie było suche. Teraz kurak ląduje w tym naczyniu polewany marynatą, trochę w niej się poleży, podusi i do pieca. Do zimnego piekarnika leci cały zestawik. 200 stopni, 2 godziny. Kurde, ale ty masz bluzę, ale ty masz bluzę. Ty no wujek ma podobną chyba, co? Głośniej na to. Dobrze. Super. Ładnie. Ha. Czego szukasz na górze, no? No tu są wszystkie. Tu są, tam są. Żyją. Żyją, ale nie wszystkie się ruszają. Nie dlatego, że nie żyją. Dlatego, że tak sobie siedzą spokojnie. 50. 50? Z 50? Ty mały szkrabie. Klucha. Klucha nie rób.
O, go robimy głupie miny, tak? A bo jak też zrobi głupie miny, a tu się musisz patrzeć. A będziesz jadł kurczaka, którego wujek zrobił? Halo? Nie wiem. Jakie nie wiem? Jakie nie wiem? Wujek 2 godziny go robi, a ty nie wiesz, czy zjesz kuraka od wujka? Ja ci dam. A po co masz to? A po co masz tamto? Chodź, Ignacy. Idziemy jeść, bo kurak już będzie gotowy. Go. Co ty gadasz? Kurczaka uwielbiasz. Chodź, na dół. Ignacy, tam jest dół. A ile jest kurczaków? Chodź policzyć kurczaki do kuchni. Mały cwaniak. Roj brojca. No idź, klucha przejdzie. No idź, Ignacy, idź. Ale ja chcę iść po kubkę. Jaką kubkę? Zostaw kubkę w spokoju. Także wpadły dzieciaki wraz z moim kuzynem nas odwiedzić. Zjeść razem obiadek, spędzić trochę czasu. Biegamy teraz właśnie z kluchą, no jest dziko. A ten właśnie słodziak blondyn to mój chrześniak. Ignacy. Przekocur. I jego siostra zresztą też. Marysia. A już pisała się, co? Dudy. I na głowę. Ile ty masz lat? 5 i 8. Pokaż, ile masz lat. Na drogę. Ile? Tyle? Tyle. Tyle lat masz? Ma 11. Patrz, jaką ma Marysia fajną bluzę. Smiley. Smiley girl. Macie fajne bluzy, dzieciaki. Jakie macie fajne bluzy. Tutaj łapeczka, tutaj smile. Ładnie. No wujek się musiał pochwalić. Od wujka, no. Kuzyn z rodziną już poszli. Dzieciaki też. A ja właśnie się bawię z kluchą. Wykończyłem się, biegając z kluchą i za tą piłeczką, rzucając i koziołkując cały czas. Taka typowa niedziela, wiecie, o co chodzi. Biesiada, jedzonko, rozmowa, zabawa z dziećmi, spacerek, krótki rano. Dawno już nie grałem żadną grę, w coś bym zagrał, no nie wiem w co. Agatka ogląda film, a ja sobie do kompa siadłem coś porobić. Ej, ale małe bobo są spoko. Puściłem sobie dzisiaj w telefonie trochę filmików i zdjęć z małym Ignasiem i małą Marysią i cisnąłem bekę. Ignaś, jak tam? Przygotowania do bazy? Bardzo dobrze, patrz co zbudowaliśmy. Gigantyczną bazę. Tough times. Chcieli mi kiedyś umyć tatuaż. Powiedziałem, że się popisałem w szkole i w to uwierzyli. I wzięli wszystkie detergenty, płyny i szampony, jakie mieli w łazience i zaczęli mi to różnymi płynami szorować. Tutaj lecimy, sprzątanku, czyszczonku. Dużo takich fajnych chwil było i cieszę się, że mam je w telefonie, bo jest to swego rodzaju zajebista pamiątka. Już nauczyłem się tego na niejednej sytuacji, że galeria w telefonie jest dla mnie cholernie ważna. Problem tylko jest taki, że bardzo wiele osób albo straci telefon, albo jakoś niechcący się tego pozbędzie, bo nie robicie sobie backupu. Tak też raz miałem, że potraciłem dużo fajnych zdjęć, dużo fajnych wspomnień przez to, że coś tam z telefonem mi się stało, już nie pamiętam. Szkoda tego strasznie. Żałuję, że nie mam tych zdjęć. A są to jedne z najfajniejszych pamiątek, jakie może człowiek mieć. Czy z podróży, czy z normalnego dnia, czy z ciekawego spotkania, czy z ciulatego dnia. To są wszystko fajne pamiątki. I co śmieszne, cały mój kanał jest dla mnie jedną wielką, piękną pamiątką. Aktualnie na moim kanale jest wygenerowanych 971 milionów wyświetleń. Ponad. Prawie 972 miliony wyświetleń. I gdyby dodać te stare kanały, które miałem wcześniej, to mógłby już być miliard. Ja pierdykam. To jest jedynka z przodu i 9 zer za tą jedynką. Miliard. Czy to jest dużo? To są dane z 2019 roku. W Polsce jest 37,97 miliona ludzi. Czyli prawie 38 milionów ludzi. Skoro ja mam 970 milionów wyświetleń, dzielone przez 37 milionów, no dobra, 8. Każdy Polak, ale to każdy
Polak w Polsce musiałby zobaczyć 25 moich filmów, by właśnie wyszła liczba 970 milionów. Ej, czai żagol? Miliard wyświetleń prawie? Ryje mi to beret. Wpizduj więcej. A miliard będzie za 2 miesiące. A klucha będzie i tak zawsze tylko i wyłącznie myślała o piłeczkach. Ja się nawet jakimiś... O miliardzie piłeczek. Ignaś, teraz przesuń palcem, Ignaś. Podoba ci się? To jak musisz przesunąć palcem. W prawo, jak nie lubisz, w lewo. Lubisz ją? Lubisz? Tak. To w prawo. Daj palec i w prawo. Pięknie. Ją lubisz czy nie? Lubisz czy nie? To w prawo. Tak, to w prawo. Pięknie. Lubisz ją?